Może w soli miecze unurzać. Albo sołowy kulek odlać i go nimi obrzucić. A co ci po ołowianych kulkach? To jest upiór, a nie diabeł jakiś. To co robimy? Może by do druidów? Druidzi raczej słabo sobie radzą z upiorami. Ta, a ty może lepiej? Zawrzyj gębę, akurat on się znać może. To wiedźmin. Upiór nam się na arenie objawił. Nijak go ruszyć. Może byście coś poradzili. Może by mi poradził, ale musiałbym znać szczegóły. Co chcesz wiedzieć? Co to za arena? No, taka normalna. Dawniej był u nas taki zwyczaj, że najlepsi woje ścierali się na arenie. Walki na Speaker Rock słynne były na całe Skellige. Aż pewnego dnia zjawił się upiór. Skąd wiedziałeś? Mówiłem ci, że to wiedźmin, czarownik. Wie takie rzeczy. Wiecie coś o tym upiorze? Kiedy się pojawił? Dziad mi opowiadał, że jego dziad opowiadał, że mówili na niego ulepechowiec. Zawsze przegrywał walki, ale też zawsze wylizywał się z ran. Nawet umrzeć nie potrafił jak mężczyzna. Aż któregoś dnia Jarl Tormar urządził turniej na arenie. Wtedy jeszcze przeciwników się losowało i Jarl wylosował ulepechowca. Jarl był pewny wygranej. Więc kpił z Ule, wyśmiewał go tak, że cała publiczność ryczała ze śmiechu. Kiedy wreszcie podniósł ręce w triumfie, Ule nie wytrzymał i wbił mu sztylet w plecy. Tormar umierając przeklął Ule. Obyś po wiek wieków przegrywał, tak powiedział. No i od tamtej pory Ule nawiedza arenę i ciągle przegrywa. Znaczy, że byli już tacy, którzy próbowali go pokonać. Żartujesz? Wszyscy go pokonują, a on biedak ciągle wraca i przez to nie da się normalnych walk organizować. Mógłbym spróbować przepędzić tego upiora, ale nie za darmo. Jak ci się uda, płacimy jak za wygraną z czempionem. I jeszcze premie, jak już zarobimy trochę na walkach, które się tu potem po odczarowaniu odbędą. Chyba cię trochę poniosło. No, może trochę. A chuj tam, jak wiedźmin sobie z upiorem poradzi, to i premii będzie godzien. Niech będzie. Byle jednorazowo. Brzmi rozsądnie. Czekajcie tu na mnie. Załatwię to raz, dwa.